Witam na moim kanale Ta Przydełkowo. Pokażę dzisiaj, jak wykonać taką zakładkę do książki w kształcie konia. Ten film jest nawiązaniem do mojego wcześniejszego filmu pod tytułem Zakładki do książek konie. Te zakładki, całkowita długość ich to około 35 cm długości. Ta zaś książka ma około 24, w tym głowa ma około 7 cm długości. Te zakładki zostały wykonane półsłupkiem na szydełku 1,75 z włóczki Gazal Baby Cotton i Alizebella. To włóczka trochę cieńsza, która jest w tym kolorze koloru czekoladowego. Do wykonania takiej zakładki jak ta użyję białą włóczkę Gazal Baby Cotton, pomarańczową do uprzęży, a także taką jasno-brązową jako całość tej zakładki i, jak wspomniałam wcześniej, czekoladową do wykończenia. Oprócz tego użyję 4 guziczków koszulowych, które będą potrzebne do wykonania kopytek, a także bezpiecznych oczek wielkości 0,6 mm oraz wypychacz, igła, nożyczki, centymetr i szpilki. No i rzecz jasna, szydełka 1,75. Jeżeli spodoba Ci się mój filmik, podnieś łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi filmami, subskrybuj mój kanał. I zaczynam wykonanie tej zakładki. Zaczynam głowę konia, czyli zaczynam tu od tego nosa, czyli na magicznym pierścieniu robię 6 półsłupków. Raz, ściągam tę nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I teraz dociągam, łączę pierwsze z ostatnim oczkiem i łączę oczkiem ścisłym i tu przerobię i w każdym oczku robię 2 półsłupki. Raz w drugim rzędzie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12. I zaczynam rząd trzeci. I tu zaznaczam początek tego rzędu, 12 półsłupków, a teraz w co drugim oczku dokładam 1 półsłupek. Raz,
Raz, dwa. Raz. I w drugim oczku dokładam. Robię dwa półsłupki i tak robię do końca tego rzędu, czyli trzeciego, licząc magicznym pierścieniem. Trzy rzędy przerobione i mam 18 półsłupków. I teraz tutaj na początku czwartego rzędu dokładam jeden półsłupek. W pozostałych oczkach przerabiam po jednym półsłupku. Tak, aby na koniec czwartego rzędu mieć 19 półsłupków. I tak przerabiam do końca tego rzędu, czyli czwartego. Rzędu mam 19 półsłupków i w piątym rzędzie przerabiam te 19 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I teraz w rzędzie szóstym jeszcze raz przerabiam te 19 półsłupków. Czyli w każdym oczku jeden półsłupek. 2, 3, 4, 5, 11, 18. 19, 19 i w rzędzie siódmym robię rząd siódmy, w którym co piątym oczku robię zmniejszenie. 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4 i w każdym piątym oczku zmniejszam o jeden półsłupek i robię dosyć ciasno. 1, 2, 2, 3, 4 i 5.
Ton siódmy zakończyłam i na koniec mam 16 półsłupków. Teraz robię rząd ósmy, w którym co czwartym oczku robię zmniejszenie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i zmniejszam i znowu raz, dwa, trzy i w czwartym oczku robię zmniejszenie. I mam tutaj raz i dwa. Rząd ósmy zakończyłam. Mam 13 półsłupków. I teraz robię rząd dziewiąty, w którym w co trzecim oczku dokładam, dodaję, czyli raz, dwa, dwa i w każdym trzecim oczku robię dwa półsłupki i znowu raz, dwa, i trzy. I znowu raz, dwa i trzeci półsłupek i znowu raz, dwa i zakończyłam rząd dziewiąty, w którym mam 17 półsłupków. I teraz przechodzę do rzędu dziesiątego, w którym dodam w każdym czwartym oczku raz, dwa, dwa, trzy. W czwartym oczku robię dwa półsłupki. I znowu tak do końca. Raz, dwa, trzy. I w czwartym oczku dwa półsłupki. I znowu. Raz, dwa, trzy, raz i dwa, w czwartym oczku dwa półsłupki, raz, dwa, 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 trzy i w czwartym oczku dwa półsłupki. I zakończyłam rząd dziesiąty, który ma 21 półsłupków. I teraz rząd jedenasty, w jedenastym rzędzie, w co piątym oczku dokładam po jednym półsłupku. Czyli raz, dwa,
3, 4, a w piątym półsłupku, w piątym oczku robię 2 półsłupki. I dalej. Tak powtarzam do końca. Raz, dwa, trzy, cztery i w piątym oczku 2 półsłupki. I dalej znowu raz, dwa, trzy, cztery i w piątym 2 półsłupki. I znowu raz, dwa, dwa, trzy, cztery i w piątym 2 półsłupki. Raz i dwa. I zakończyłam rząd 11, w którym mam, na koniec którego mam 26 półsłupków. Teraz przerabiam w każdym oczku jeden półsłupek, ale na środku, czyli 12, 13 oczko daje nowy kolor. Dokładam. W 12, 13 oczku dokładam kolor, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11 i tu w tym 11 dołożę kolor i daję białą włóczkę i tutaj zamykam to oczko i tę nitkę przerabiam tym białym kolorem od spodu. Raz i następne oczko nakładam białą nitkę, ale zamykam już tym beżowym. I teraz przerabiam dalej do końca. Raz, dwa. Bez dodawania i odejmowania. Przerobiłam rząd 12 i teraz przerobię jeszcze 4 rzędy bez dodawania oczek, ale z nowym kolorem, czyli i teraz wrabiam białą włóczkę. Tu wkładam ten kolor, ale tutaj pilnuję, żeby nie bardzo była żeby ta włóczka się nie ściągała, ta biała. I robię. I przyciągam. Raz. Dwa. I jeszcze w trzecie oczko wbijam tę białą włóczkę, białą włóczkę i zamykam tym brązowym, tym beżowym. I dalej robię beżowym, tę białą zostawiam w środku. Rzędu. Dwa rzędy przerobiłam z innym kolorem, z białym. Tak to wygląda. I teraz
I teraz przerabiam kolejne dwa rzędy jeszcze tak samo. Raz. Czyli cały czas te 26 półsłupków w każdym rzędzie. Biały kolor. Tu troszkę poluzuję. Tu przyciągnę. I wrabiam tę beżową nitkę od spodu. Raz. Dwa. Trzy. I tu zamykam ją. I dalej przerabiam. Trzy rzędy przerobiłam, teraz przerabiam czwarty rząd. Tak samo jak wcześniejsze, czyli przerabiam te 26 półsłupków. Tę nitkę wrabiam od spodu. Raz. Dwa. Wbijam. I zamykam. Już beżową włóczką. Te dwa ostatnie oczka. I dalej przerabiam tak samo. Czyli w każdym oczku jeden półsłupek. Tak to wygląda na tę chwilę. I 15 rzędów mam przerobione. Robię jeszcze tak samo dwa rzędy. Czyli 16 i 17. Czyli w każdym oczku robię jeden półsłupek. I znowu przekładam. Raz. Dwa. Tu w tym trzecim oczku zamykam tym beżowym kolorem. I tak powtarzam do końca, przerabiam już tym kolorem beżowym tylko.
Tak przerabiam. I mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rzędów. I teraz jeszcze 17. Przerabiam. 1, 2. I przerabiam tak samo, czyli w każdym oczku jeden półsłupek. I tutaj jeszcze, tu już resztką przerabiam te trzy oczka jeszcze. Raz. Dwa. I trzy. I dalej przerabiam już tym ciemnym kolorem. W każdym oczku jeden półsłupek. I tak do końca tego rzędu. Teraz te nitki tutaj przymocuję, te białe, już więcej jak widać, tutaj raz opuściłam to obrabianie. To już zwiążę ze sobą i te nitki zostawię w środku. Nie będę ich obcinać. Robię, przerabiam. W 18 rzędzie przerabiam te 26 oczek, czyli w każdym oczku jeden półsłupek, ale już nie wprowadzam drugiego koloru. I tak przerabiam do końca. Teraz wypcham trochę. Montuję oczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I między 14 a 15 rzędem. 14 a 15 rzędem. I mamy
Trzy oczka białego koloru, jedno zostawiam, czyli będzie czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu zostaje przerwa sześć oczek, a tu jest w 14 rzędzie. I teraz zabezpieczam. I następne. I mamy. I teraz dopcham tutaj bardziej tę głowę. I teraz rząd 19, w którym będę odejmować co piąte oczko. Raz, dwa, trzy, cztery i co piąte odejmuję i znowu raz, dwa, trzy, cztery i następne odejmuję i dalej raz, dwa, trzy, trzy, cztery i piąte, piątym odejmuję, zmniejszam i znowu raz, raz i zakończyłam ten rząd i teraz ten rząd i mam 21 oczek półsłupka i teraz przerabiam pół, tutaj dopcham jeszcze bardziej i teraz przerabiam normalnie, czyli te 21 oczek półsłupka. Bez dodawania i odejmowania. I teraz mam 21 oczek półsłupka i teraz w następnym rzędzie w co trzecim oczku będę zmniejszać. Raz, dwa, trzy raz, dwa i w co trzecim zmniejszam o jeden półsłupek.
Raz, dwa. I trzy. I znowu. Raz, dwa, dwa, dwa i trzy i znowu. Raz, dwa, i w trzecim robię zmniejszenie, w trzecim oczku. I teraz mam 16 oczek, półsłupka. I przerabiam dwa rzędy. Po 16 oczek, półsłupka. Raz. Dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 11, 12, 13, 14. 15 i 16. I jeszcze jeden rząd. Przerabiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, siedem, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Tak wygląda na tę chwilę. I teraz przerobię w kolejnym rzędzie, ale tylko dwa półsłupki. Raz i dwa. Ponieważ będę teraz łączyć. Czyli łączę ze sobą te dwa. Czyli ten rząd z tym i robimy raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Pięć, sześć, siedem, tu jeszcze osiem, i tak wygląda głowa konia na tę chwilę. Tutaj połączyliśmy te oczka. I teraz ja przerobię jeden rząd, czyli zaczynam oczkiem łańcuszka i wbijam tu w pierwsze oczko i robię półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8 i dokładam jeszcze jedno oczko, czyli robię dwa półsłupki w jednym oczku i robię oczko łańcuszkę. Teraz zrobimy uszy konia, czyli zrobimy takie uszy i teraz tej nitki nie odcinamy, pozostawiamy ją dalej, ale można ze środka wyjąć drugi koniec tego motka, drugi koniec nitki. Ja tu mam taką resztkę tego samego koloru i gatunku i pokażę teraz, jak zrobić takie ucho. Czyli robię 11 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. I teraz łączę pierwszy z ostatnim oczkiem. Łączę oczkiem ścisłym. I przerabiam. I teraz przerabiam 10 oczek łańcuszka półsłupkiem. Czyli raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz zaczynam kolejny rząd, którym będę zmniejszać, czyli pierwsze oczko z drugim zmniejszam, i przerabiam 5 oczek półsłupkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, a w piątym oczku i szóstym robię zmniejszenie. W piątym i szóstym robię zmniejszenie i przerabiam dalej. I teraz przerabiam 3 oczka półsłupkiem. Raz, dwa, trzy. I robię zmniejszenie i tak zmniejszam do ostatniego oczka. Przerabiam i teraz przerabiam 2 oczka półsłupkiem. W trzecim, trzecie i czwarte zmniejszam. Dalej tylko tutaj przeciągnę tę nitkę
i przerabiam. Jedno oczko. I zmniejszam. I znowu przerabiam jedno oczko i tu jeszcze zmniejszam. Ale tu zmniejszę już w ten sposób. I tutaj jeszcze przerobię to ostatnie oczko, które zostało. I tak wygląda ucho konia. Teraz pozbywam się tej nitki z oczek łańcuszka. Wcinam tę nitkę. Teraz tu obcinam tę nitkę, trochę dłuższą. I teraz przeciągam igłę przez to. Wkładam igłę przykładem. I zaciągam tę nitkę. Tutaj jeszcze przeciągnę przez to oczko. I wkładam ją do środka. I tą nitką przyszyję ucho. I teraz tutaj mamy zakończenie tego białego koloru i tutaj na wysokości tego, jak kończymy ten kolor, przyszyję te uszy, czyli tak będą. Takie przyszyję. Przyszywam tę pierwszą warstwę, tę pierwszą tutaj część. Przyszywam tak za oczka. I tutaj z drugiej strony. I jeszcze tu przymocuję. I tu troszkę ściągnę.
tu trochę ściągnę. I tak jest ucho przyszyte. Tak wygląda. Tutaj jeszcze przeciągnę tę nitkę. I teraz od razu zrobię tą nitką powiekę przy oku. I tu jeszcze raz wbiję. I tak wygląda powieka. I teraz tu pod uchem pozbędę się tej nitki. Tak wygląda. I teraz tu ją przymocuję za uchem. I wyciągam tę nitkę. Tu jeszcze przełożę. I obcinam. Jedno ucho przyszyte i powieka zrobiona. I teraz drugie ucho. Czyli tak jak tamto. Płycę tą igłą. I z drugiej strony. Tu jeszcze mocniej do szyję. I teraz zrobię powiekę, tak jak tam. Tutaj ta igła trochę kiepsko wchodzi. I tu wbijam. I teraz uszy mamy przyszyte, powieki zrobione. I teraz przechodzę do tej części. I teraz zakończyłam na oczku łańcuszka. I teraz w tym samym oczku robię kolejny półsłupek i mam w pierwszym oczku i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8,
9 i tu dokładam na końcu jeden półsłupek i robię oczko łańcuszka. Tak to teraz wygląda. I jeszcze znowu. Tu dokładam jeden półsłupek. W pierwszym oczku robię jeden półsłupek. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze jeden półsłupek. Czyli mam 11 półsłupków, dwa w ostatnim oczku i oczko łańcuszka. 2, 3. Trzy razy przerobiłam. I tak wygląda pierwsza część tego filmu, czyli wykonałam głowę konia, w drugiej części zaś zrobię resztę tej zakładki. I zapraszam na drugą część tego filmu.